Cześć moi kochani, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ze strony Lucas Games, a to jest kolejny odcinek z serii Farming Simulator 17. Po dosyć dziwnym ostatnim odcinku, w którym rąbaliśmy drzewo, kto nie widział oczywiście może sobie zobaczyć. W tym odcinku będziemy także właśnie w tych klimatach drzewnych się poruszać, ale będziemy sadzić sobie topole energetyczne. I w tym celu trzeba było się udać do sklepu, bo musimy kupić tak zwaną sadzarkę, czy też maszyny do sadzenia właśnie topoli. To kosztuje 26 tysięcy, więc nie jest to drogie, spokojnie można sobie to zakupić. Także kupujemy sobie tą oto maszynę do sadzenia i generalnie musimy jeszcze kupić paletę z topolami. To też tutaj jest w tym sklepie oczywiście do zakupienia. Palety, cyk, i tutaj mamy paletę topoli. Paleta topoli, paleta rozsadowa. To są jakieś inne drzewa do siania. Dokładnie jeszcze nie wiem, co to jest. Natomiast to właśnie są sadzonki topoli. Kupię sobie dwie. Nie wiem, czy mogę dwie naraz zabrać, ale jeżeli nie, to najwyżej potem po nie wrócę. Cyk. Dobra, jest nasza maszyna. Są nasze topole. Mam tutaj oczywiście dwie inne palety zabrane ze sobą, bo zawsze jak jestem w sklepie, coś kupuję, to zawsze generalnie biorę sobie z dwie paletki i jak jadę do siebie, do firmy, no to generalnie zawsze je zawożę. Dobra, mamy tak, mamy tutaj naszą maszynę podłączoną, zobaczmy, co tutaj są za możliwe opcje do uzupełnienia. Aha, możemy uzupełnić siewnik na R, no to uzupełnimy siewnik na R. No i proszę, mamy tutaj jedną paletę zabraną, cyk. Nie wiem, czy mogę tę drugą też wziąć, czy nie. Fajnie by byłoby ją zabrać. Jakby mi tak, nie daj Boże, brakło tych tutaj. A nie da się, nie da się, siewnik już jest pełny, kurde, dobra. Czyli mogę tylko zabrać jedną paletę, szkoda. Ale to nic, ale to nic. Y, zezwól na tworzenie pól, nie wiem kompletnie, co to jest. Dobra, ale mniejsza, większa o to. Mamy tutaj załadowane palety, mamy nasz siewnik do palet. Także jedziemy do naszej firmy, bądź też na nasze gospodarstwo, można tak powiedzieć. Tam sobie rozładuję tylko te dwie palety, które mam z przodu i generalnie... O, tak lepiej widzę. I generalnie będziemy mogli przystąpić do siania, do sadzenia, przepraszam, do sadzenia topoli, tylko wpierw będziemy musieli jeszcze przygotować pole pod te topole. Pole pod topole, fajnie się zrymowało. Czemu? Bo na naszym polu, na którym chcę to właśnie posiać, ostatnio robiliśmy praskę, zbieraliśmy bale z fumy i generalnie pole zostało tak jak było, także nic się na nim nowego nie podziało. Można byłoby te pole jeszcze nawodnić tak zwaną gnojówką, bądź też gnojowicą, jak kto woli. Ja tam gnojówkę wolę, więc będę mówił na to gnojówka. Ale nie mam tutaj takiego właśnie wozu z... Czekajcie, to już tutaj skręcamy? Wow, się zagadałem, patrzcie, to już tutaj się musimy skręcać. Ale generalnie nie mam takiego wozu jeszcze, więc na razie póki co tego pola gnojówką nawadniać nie będziemy. Tylko go zaoramy i będziemy mogli chyba rozpocząć sadzenie, tak? Sadzenie topoli. Dobra, jesteśmy prawie na naszej farmie. Sobie tylko kamerkę zmienię, cyk. Dobra, tu są palety, to tutaj kolejne też mogę postawić obok nich na razie. Muszę gdzieś się potem przetransportować w jakieś inne, lepsze miejsce. Ale na razie póki co jak tu są, no to niech są. Teraz tak, to pole bym chciał tutaj posiać na tym polu numer 12. Tak jak mówiłem, generalnie to byśmy musieli po prostu... Wow. O, cyk. To pole na początku zaorać, bo inaczej to tutaj za bardzo... nic nie zrobimy bez zaorania tego pola. Teraz tak, gdzie ja mam tutaj jakąś, kurde, jakiś pług albo coś. Najlepiej by to było tym dużym zrobić, ale ja nie wiem, czy nim się to da zrobić bez po prostu sadzenia. To jest dobre pytanie. Chociaż w sumie to chyba jest...
Nie no, to jest siewnik sam. No dobra, to jest sam siewnik. Ciekawe, czy można użyć to, ale żeby po prostu... mi nie obsiewało pola, tylko go... Albo inaczej, czekajcie, zrobimy jeszcze jedną rzecz. Kupimy taki duży kultywator, przecież mamy pieniążki, więc generalnie chyba taki duży kultywator nie powinien dużo kosztować. Maszyny, przetrząsacze to nie. Ja bym chciał kultywatory. Gdzie to jest kultywatory? O, tutaj są, cyk. Nie takiego. Jakiś taki największy, jaki jest. O Jezu, 100 tysięcy. Kultywator przygotowuje pola do kolejnych zasiewów. Przygotowuje pola do kolejnych zasiewów. A takiego chyba mamy. Tiger. Nie, takiego chyba nie mamy. Czekajcie, zobaczę tylko, jakie ja tu mam maszyny w garażu, bo ja już nie pamiętam, szczerze wam powiem. Bo ja ciągle coś potem kupowałem. I już nie pamiętam, co tutaj mam. Mam tutaj tak, normalny kultywator, ale to jest taki mały. No to nie. To jest siewnik, ale siewnikiem... Siewnikiem generalnie tutaj nic nie zrobimy. To też jest chyba siewnik, tak jest. Natomiast kultywatora jakiegoś dużego to my tutaj niestety, ale nie posiadamy. Nie wiem, czemu mam dwa te primory. Bardzo dobre pytanie, czemu mam aż dwa, ale nie wiem. Dobra. To jeszcze raz do sklepu, kultywatorki, cyk. 100 tysięcy kosztuje taki duży. Może go wezmę od razu, a co tam? Będziemy się szczypać. Nie wiem, czemu mam taki duży traktor, który mi to znowu uciągnie. Ten 400, ja cię kręcę. 52, to jest prawie połowa już. Czekajcie, może jakiś tańszy weźmiemy. 31, ile taki to ma? To ma 6 metrów, to ma 8 metrów, 6 metrów. A ten największy ma ile? 14, o! To tylko parę razy się przejedzie i by było. Kurde, nie wiem, czy go kupić, czy nie, tak się zastanawiam, ale może go kupimy, co? Kupimy go, a co tam? Dobra, niech będzie. Kupimy ten duży kultywator. Trochę mnie serce boli, jak go kupuję, no ale trudno. 100 tysięcy poszło się paść. Mam tylko nadzieję, że on będzie dobry. Że po prostu... Że po prostu będzie dobry ten kultywator. Muszę wziąć tego... tą waltrę, bo generalnie... Dosyć to dużo, widzicie, potrzebuje koni mechanicznych. Więc weźmiemy tą waltrę, tą waltrą. Najwyżej to zapuścimy, a tym New Hollandem będziemy sobie obsiewali to pole. Cyk. I patrzcie, mamy już kurde 8 minut odcinka, jeszcze praktycznie nic nie zrobili. Tak ten czas szybciutko leci. Oj, leci ten czas szybciutko. Dobra, tu przyjadę już przez pole, tak nie powinienem robić, ale tak zrobię, bo chcę po prostu troszkę sobie skrócić drogę. Czasami jestem ciekaw, jak te topole będą rosły i jak będzie wyglądało zbieranie tych topoli. Na pewno będziemy musieli mieć nowy kombajn, żeby móc te topole pościnać. Takiego kombajnu jeszcze nie mamy, ale spokojnie, ja sobie kaskę zarobię za niedługo. I generalnie kupię taki kombajn. Muszę też kupić taką nową właśnie też jeszcze sieczkarkę specjalnie do tych topoli. Jak się zastanawiam, jak oni w ogóle będą... Jak się w ogóle tnie takie topole, tak? Skoro one są, czy to jest drzewo, tak? Tu piłą nie można uciąć, a kombajn takie coś utnie? No nie wiem, ale skoro można, to najwidoczniej tak jest. Dobra, zapinamy to tutaj nasze cudo. Olbrzymie dodatku. O Jezus. Ale ciężko idzie. Czekajcie, kamerę se zmienię, bo przecież tak nie pojadę z tyłu. Jezu, a to jest ogromne. Co ja kupiłem? Patrzcie, jakie to jest, kurde. O, duże, cyk. Że ktoś się rozłoży, to na pół pola, dwa razy tylko objadę. Całe pole będzie po prostu ten, zaorane, czy ten, skultywowane.
Ja cię kręcę. A to tutaj faktycznie trzeba strasznie mocno ciągnąć, żeby to uciągło. Nie wiem, czy sobie ta Valtra poradzi. Ta Valtra ma chyba 185 koni po naszym tutaj tuningu. Może wystarczy, zobaczymy. Dobra, jedziemy na skróty cyk przez pole sąsiada. Sąsiedzie, nic się nie martw, nic ci się nie stanie. Ja się śpieszę strasznie, wybacz mi. I'm sorry. Wow. Ale za szybko skręciłem. Dobra, czekajcie, tu sobie objedziemy. Tak, pyk. Pod górkę już trochę ciężej to idzie. Ale dobra. Generalnie mam taką nadzieję, że tak te pole się robi pod te topole, bo jeszcze tego nigdy nie robiłem. Ale zobaczymy. Wszystko wyjdzie w praniu, jak to się mówi. Dobra, jesteśmy prawie na polu. Cyk, tutaj się rozłożymy zaraz. Dobra, rozłóżmy to nasze cudo. Jezu, ale to jest jebitne. Przepraszam za słowo, ale... Łocie panie, ale to jest duże. To się da opuszczać jakoś, czy czekajcie, bo to... To chyba musi być opuszczone, czyż tego nie można po prostu wziąć i nie opuszczać. Generalnie chyba tak. Nie, to się jednak opuszcza jakoś, dobra. Ty, jedzie. Jedzie, 6 na godzinę, ale jedzie, dobra. Ja spadam. Ty sobie jedź spokojnie, cyk. Nie, no dobra, wszystko działa, jest na razie dobrze. Na razie jest dobrze, zobaczymy jak będzie dalej. Bierzemy tego naszego tutaj New Hollandika, cyk. Masz to odczepić, proszę, dobrze. Cyk. Bierzemy tutaj nasze cudo. Wow. Ej, nie tak, stary. Proszę się tutaj zapiąć. Dobra, jest. I teraz tak, jak to cudo się obsługuje? Ustawimy się tutaj na równo w krawędzi. Cyk, dobra. Pewnie trzeba to opuścić, także opuszczamy się w nick, cyk. Dobra. Włączamy się w nick. No i co, będzie się to siało, czy nie? Ty! Patrzcie, to pola się sieje. Ja cię kręcę. Tylko czemu tak powoli? Ale to pole chyba tak powoli się sieją, bo... Znaczy sadzą, przepraszam. To pole się sadzą, bo to nie jest z nasion. A to, co jest z nasion, to się sieje. A to, co jest ze sadzonek, to się sadzi. Tutaj są sadzonki, u góry właśnie. Czekajcie, mogę tutaj pracownika tego wynająć? Zobaczymy, jak on mi tutaj z tym pojedzie. Zobaczę, jak to wygląda. Ty. Ale fajnie. Patrzcie. Jak ta ziemia tutaj pięknie się przesuwa. Jest dobra animacja jest tej ziemi tutaj zrobiona w tej maszynie, wam powiem. Fajnie to wygląda. Tu u góry są sadzonki topoli. Czemu nie mogę jechać z tobą? Halo? Nie mogę jechać, no dobra. Jak nie mogę, to nie pojadę. To pole tu generalnie są posadzone, tak? Tutaj nie wiem, czemu się coś... Nie posadziło się tutaj coś. Jakaś dziura tutaj nam wyszła, nie wiem dlaczego, tak? Tutaj też? Chyba, że krzywo jechałem może albo coś, nie wiem. Czekajcie, zobaczymy, jak tutaj nasz kolega jedzie. On jedzie w ogóle? Jedzie. Sadzi te to pole. Także spoko. A ten tu, patrzcie, już tutaj drugą raję jedzie. Cyk, elegancko. Nie no, po prostu to jest po prostu bajka, ja wam powiem. Kurde, takim właśnie tym ja bym mógł sobie pole kultywatorować na polu numer 20. Tam to mógłbym sobie spokojnie takim czymś jechać. Natomiast tutaj to jest trochę za duże, ale w sumie szybko to zrobi, tak? Bo tam 2-3 razy objedzie i... Ej, tutaj mi jeszcze zostały jakieś bale ze słomą. Kurde, musiałbym to szybko zebrać. Poczekajcie. Jakiś tutaj ciągnik by mi się jeszcze przydał. Dobra, jest ciągnik.
Weźmy tutaj tą do zbierania na szybko. Jeszcze sobie to zbierzemy na szybciora. Aj, krzywo, dobra. Krzywo. No, dobra, zaczepiło się. Ok, szybciutko jedziemy. Sobie pozbieramy te bale jeszcze. O, ten Casey nawet 145 koni, ale sobie radzi, wam powiem. Radzi sobie chłopak. Czekaj, bo muszę bale tylko zebrać, stary. Czekaj. Tu nie ma, dobra, tu są tylko chyba dwa. Tu u góry są nie dwa, bo trzy, dwa chyba. Bo tam chyba jeszcze jest jeden na końcu. Dobra, mniejsza, większa, zaraz zobaczymy. Jest jeden. Nie wiem generalnie, czy opłaca się to topole sadzić i jaki jest zarobek na tych topolach. Ale to sobie zobaczymy najprawdopodobniej w odcinku kolejnym, bo w tym odcinku szczerze, no to całego odcinka nie będziemy tutaj przeznaczać na sianie tych topoli. O, to tutaj niestety, ale trochę zajmie. Dobra, zebraliśmy to, to cyk. Okej. Nie no, on to sobie fajnie równo sadzi, także jest spoko. Jest spoko. Ja bym tylko to odwiedził i zaraz tutaj wracam, zobaczę jak to jeszcze wygląda sobie z bliska. Dobra. Okej. Dobra. Kejsik zaparkowany. Zobaczmy, jak to tutaj pięknie, kurde, będzie się sadziło. Generalnie no, to pola fajna taka, nie? Tylko tutaj taka z liściami już jest. Może to jest taka. Ciekawe, jak to urośnie, kurde, no. Aż sam jestem ciekaw, wam powiem. Tylko ile on to będzie obsiewał, tą topolą? Chyba z 3 dni to będzie obsiewał. Generalnie nie wiem, ile taka topola może rosnąć, bo na pewno będzie rosła dłużej niż takie zboże, tak mi się wydaje przynajmniej. Bo drzewa z reguły dłużej rosną. O, tutaj jeszcze objedzie se z dwa razy chłopak. I kurde, będzie miał koniec, nie? To ten kultywator jest po prostu boski, to powiem wam bajeczka. Cyk, tu się to miele jakoś. Tylko nie wiem, jak to wpadają te topole tam do tej ziemi. Może tutaj jakoś przez to. Cholera wie. Czekaj, chcę zobaczyć, jak to tutaj się robi. Tutaj nie widać nic za bardzo. Dobra. Grunt to przygotowanie. Odblokowano osiągnięcie. Przecież ja zawsze mój grunt przygotowywałem. No to o co wam chodzi? Ludzie kochani. Ja grunt to zawsze miałem tak przygotowany pod zasianie. Tylko jeszcze gnojówki nie dawałem, ale będę też dawał. Gnojówka to też dobra rzecz. Dobra, tutaj generalnie nie mamy nic więcej do roboty, bo tutaj się wszystko samo robi, ale możemy jeszcze tak, możemy tutaj naszego Kejsika wejść. Tutaj generalnie mamy jeszcze dwie przyczepy zboża do sprzedania, że możemy pojechać, sobie to sprzedamy. Nie wiem, czy to jest chyba, a właśnie nie wiem, co tu jest za zboże. Zaraz zobaczymy i zobaczymy, jak to stoi generalnie. Czekajcie, cyk. Dobra, czekajcie, to jest to. A, tu jest to samo. I to jest chyba jęczmień, o ile dobrze pamiętam, albo mogę się też mylić. Tak, to jest jęczmień. Zobaczmy, po ile stoi jęczmień. W skupie, o Jezus, strasznie słabo. Jęczmień po prostu masakra. Najdrożej jest tutaj. Nie, najdrożej jest tutaj. Dobra, proszę mi tutaj się zaznaczyć na mapce, gdzie to teraz jest, żebym wiedział. Czy coś mi tutaj gdzieś bruga? Halo?
Albo widzę coś, jakiś taki punkt. Punkt jakiś widzę, dobra. Nie wiem generalnie gdzie, ale jadę za tym punktem. Tam najdroższy jest... tam najdrożej skupują jęczmień. Dobra, weźmy sobie taką kamerkę z naszego case'ika, cyk. Jedziemy to sprzedać, zobaczymy ile za to, ile na tym zarobimy. Żebym jeszcze wiedział, gdzie to dokładnie jest, kurde, na tej mapie. A może tutaj będzie mi to gdzieś mrugało, czekajcie, sobie tak włączę. Ha, ja nie mrugam, chyba że nie mam skupów włączonych. A, dobra, jest, Pacyfik ten, dobra, już wszystko widzę, okej. Okay. To w sumie niedaleko jest, tutaj zaraz na prosto przez pole przejedziemy. I jesteśmy już tam na miejscu. To generalnie spoko, dobra. A, czekaj, bo sobie mapę wyłączyłem, muszę tak mieć, dobra. Okej, okay. Brum, 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 brum. Coś nasz Casey nie może wydolić z tymi dwoma przyczepami. Ale spoko. Da radę, chłopak, da radę. Jest mocny. Gdzieś chyba droga była. O, jest nasza droga polna. I będziemy tutaj gospodarzowi po polu jeździć. Nie, bo ja bym mu tak nawet po tym polu przejechać, ale potem co? Przejadę mu po polu, przyjadę tam do niego, on powie mi, panie, przyjechałeś mi pan po polu, to cena będzie niższa w skupie. Nawet tak szczerze to bym mu chyba w oczy nawet nie spojrzał, bo by mi trochę głupio było. Dobra, jedźmy to wysypać. Cyk, tu jest chyba. Czekajcie, jak to tutaj się... A, tu trzeba do góry wjechać, dobra. O, to się tu wszystko skręca, dobra, ale... Nie, no tu muszę do góry wjechać, nie, nie ma to tamto. Tak jest, dobra, wjeżdżamy tutaj do góry. Tylko teraz, żebym się dobrze wysypał, bo jak się źle wysypie, to jest ta przyczepa, dobra. Powiem tak, będzie problem. Bo ja nie wiem, czy ja się do tyłu mogę tym kipnąć. Wydaje mi się, że chyba nie, ale nie wiem, zobaczymy, czekajcie. Jak tu się to zrzucało? Ja chcę tą przyczepę i chcę to po prostu zrzucić, rozładuj i... A nie, da się to zrzucić, to spoko. Dobra, kaska leci, było chyba 91 tysięcy, tego co pamiętam, czyli zrobiliśmy... Tak, 4300 z jednej przyczepy. No to spoko. Teraz druga przyczepka, cyk. Dobra, tutaj nie widzę za bardzo, tak, z tej kamerki, ale powinno być dosyć dobrze. Cyk. Kierunek zrzutu tył. Okej, okay, zrzucamy. Tutaj będzie więcej, bo ta przyczepa jest większa dużo. Może być około 6-7 nawet tysięcy za to. 8,5, no i pięknie, dobra. Czyli w sumie zarobiliśmy 12 tysięcy za nasze zboże. Wydaje mi się, że całkiem fajnie tu. Całkiem fajny zarobek. Cyk, dobra. A właśnie, muszę sprawdzić tylko jeszcze jedną rzecz, bo to mnie tutaj ciekawi. Czy tutaj gdzieś pokazuje na tej naszej tutaj śmiesznej, nie tutaj, a tutaj właśnie to, gdzie można kurde jajka sprzedać? Gdzie można jajka? To nie są chyba jajka. Właśnie nie wiem, jak te jajka wyglądają. O, patrzcie, tutaj strasznie duża w cenie jest ten wełna. Jakbyśmy mieli wełnę z owiec, możemy na tym dosyć dużo zarobić. Ja nie wiem właśnie, czy nie pójść w tym kierunku i sobie nie założyć hodowlę owiec. Bo to w sumie dosyć dochodowy interes by był. Nie wiem, jak długo się tą wełnę zbiera, to jest jedna rzecz. Ale generalnie jakby się dało i dużo czasu by to nie zajmowało, no to powiem wam, że wełna naprawdę jest w cenie. Tylko trzeba owce kupić. Ale mamy jeszcze 200 tysi. Więc spoko. Dobra, jedziemy na naszą farmę, zobaczmy, jak tutaj nasze sadzenie topoli wygląda. Ale generalnie powinno być dobrze. Pole już pewnie jest skultywatorowane, no tak.
Nie, chyba tam jeszcze jedzie jedną raję ostatnią z tego co widzę. Zaraz zobaczymy, czekajcie, tu sobie kejsika odstawię. Syk, dobra. Nie, już kończy, tak, faktycznie kończy, jedzie tamten. A ten tu ile zrobił? Raz, nie, czekajcie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Jezus, on to będzie robił do końca dnia, a tego nie zrobi. Ja cię kręcę. To nie było jakiejś większej maszyny do tych topoli? Łocie panie, kochany. Ten to chyba skończył, tak? Czy jedzie? Jeszcze nie, jeszcze jedzie. Te ostatnie raje. Ostatnie szlify. No tak, tu mu trochę zostało. Nie wiem, czy on teraz się tutaj gdzieś tutaj czasem się tutaj nie zablokuje mi. A nie, da radę. Jest sprytny, dobra. Także pole zostało skultywatorowane, jest ekstra. Ja sobie to złożę, cyk. Ale mogę to złożyć? O, mogę złożyć, dobra. Jezu, to taka harmonijka jest, patrzcie, to się raz składa i później jeszcze raz do góry. Łocie panie, kto to wymyślił? Ale dosyć to jest dobre, tak, bo widzicie, w niedługim czasie po prostu nam szybko się pole tak zrobi. Dobra, brakło mi trochę słowa, ale już się odnalazłem. Czekajcie, to tu musimy odwieźć, cyk. I jeszcze może mamy trochę czasu, to może... Ej, to się tak ciężko skręca tym, serio, do tyłu? Może aż tak ciężko nie, tylko trzeba to wyczuć, dobra. Okej. Cyk, dobra, to mamy. Weźmy sobie tutaj nas. To jest niby jest opryskiwacz, ale on też nawozi. Ja nie wiem, czy jak już raz nawoziłem to pole przy, powiedzmy sobie... No ciekawe, czy tutaj jakoś da się tak napełnić to? Zaraz sobie sprawdzimy, czekajcie, tu mamy taką paletę właśnie z nawozem. Zobaczcie, czy mogę ten? Nie, tego tu nie mogę, patrzcie, a tu? Też nie, czemu tak jest? Opryskiwacz. A zobaczmy w sklepie, w paletach tylko jeszcze raz. A, bo tu musi być zbiornik z nawozem, aha. Czyli to nie jest palety, tylko tu musi być cały zbiornik z nawozem, okej, okay, dobra. A tu nam powinno tego generalnie wystarczyć. Mamy tutaj 50%. Także spoko. Powinno to dać radę. Opryskamy to sobie. Ma też dosyć duży zasięg z tego co pamiętam. Cyk. Jeszcze raz się powinien rozłożyć, nie? I potem jeszcze raz, czy już nie? Chyba jeszcze raz potem. O tak, właśnie. To jest dobra rzecz. Opuszczamy, włączamy i możemy jechać, cyk, dobra, zrobimy sobie jeszcze oprysk na szybko. Co to, nie może szybciej jechać, serio? O, może jechać. Dobre, dobrze jest. Glitch działa, to najważniejsze. Dobra, mamy tutaj jeden raz. Teraz nie widzę, ale tak mniej więcej na oko to robię.
No, a potem jeszcze raz chyba i będzie już to pole załatwione. Zostanie nam jeszcze jedno pole tamto obok. To też sobie od razu nawieziemy, a co tam? Cyk, dobra. Nie wiem, czy ma jakieś znaczenie ten nawóz i tamten, bo aż tak się na tym nie znam. Generalnie według mnie to zawsze było tak, że po prostu nawoziło się czymś w proszku, tak to można powiedzieć, jakimiś takimi granulkami. Natomiast to, co mamy tutaj w płynie, to zawsze było do oprysku, tak? Czyli przed takimi robakami i takimi innymi różnymi rzeczami. No ale nie wiem, mogę się mylić, tak? Aż tak dobrze się na rolnictwie nie znam. Chociaż nie powiem, coś tam się znam. Dobra, cyk, jedziemy druga rajka. To poli się raczej nie opryskuje, to. Oj, tam pominąłem, bo już widzę właśnie, ale tam pominąłem troszkę. Ale to nic. Będzie trochę mizerniej. Teraz chyba jest dobrze. Dobra. Jeszcze dwa razy, może raz. No to fajnie leci, patrzcie, mi się tak podoba. O, też taka fajna animacja, kurde, zrobili. Jak to sobie tak leci. Nie, na raz tego nie weźmiemy. Czekaj z powrotem. Weźmiemy to na dwa razy, ten oprysk, cyk. Dobra. O, dobra. No patrzcie, fajnie to wygląda, jak to leci, cyk, o. Kurde. Bajerancko. To jest życie farmera. Albo rolnika. Albo rolniczki. Takie też się zdarzają. Znowu mnie trochę zniosło. Kurde, miałem to tak fajnie zrobić, a... Ajajajajaj, dobra, zagadałem się. O rolniczce się zamyśliłem i kurde, patrzcie. Dobra. Jedziemy. Ostatni objaździk, cyk. I generalnie jest dobrze. Zostało nam 20% oprysku. Można to złożyć. Jeszcze podnieść bym to musiał chyba do góry. O, dobra. To się pięknie składa wszystko. Cyk, cyk, elegancko po prostu. Malina. Malina wam powiem, dobra. Okej, walka nasza jest spoko. Zobaczmy jeszcze, jak to nasze pole numer 12 wygląda. I niestety, ale będziemy powoli kończyć ten odcinek. To pole żeśmy posiali. W następnym, bądź też jeszcze w kolejnym odcinku po prostu będziemy sobie te to pole ścinać, tak? Tak sobie zrobimy. No, to pole są zasiewane, nawet jeszcze nie ma połowy tego pola, więc tak jak mówię, do wieczora powinno się to pole tymi topolami zasiać. A z mojej strony, moi kochani, by to było na tyle. Jeśli wam się podobało, to oczywiście zostawcie łapkę w górę. Pamiętajcie, aby mój kanał subskrybować. Dzięki temu jesteście na bieżąco z wszystkimi filmami, nie tylko z Farmigiem, ale także z innymi seriami. No i cóż, dzięki za uwagę, trzymajcie się, do usłyszenia, hejos!